Jesteśmy na odprawie KSW. Właśnie idę ostatnie krople moczu z siebie wydać, bo za chwilę już nie będzie czym. Idziemy na media, czyli rozmowa z redaktorami. Następnie będą podpisy plakatów, a następnie odprawa chyba związana z banerami, koszulkami i tego typu różnymi rzeczami. A jak ten? Uwaga, samopoczucie? W miarę okej. Czasami nie trybię, ale jest tak okej, bo od kilku dni już nie jem w ogóle węgli, troszeczkę tylko tłuszczy, żeby mieć skąd energię czerpać. Ale nie jest źle, jak widać, jeszcze się nie jąkam, ale najchętniej bym się już najadł. Uwaga, jak będzie robiona dzisiaj? Dzisiaj już pierwszy zaczniemy sobie delikatną wanną, czyli woda jest tam podgrzana do 412 stopni. Siedzimy tam w zależności od tego, jak się zagotuje, musi się podawać dobrze rosa. Wtedy jest jakby start czasu i jest 10-12 minut. Siedzimy wtedy, wchodzimy w koce i różnego rodzaju rzeczy i będziemy jakby zaczynać proces takiej mocy, proces zbijania. Teraz właśnie idę ostatni raz do łazienki, bo już pewnie do jutra. To jest mój ostatni, pierwszy ostatni raz dzisiaj. Ja mam sokolejski i inna parawka. Ani niemiecki? Nie, to jest ranking decyzja. A. Więc jesteś czerwony na rynku. 91,6. Niezła waga. Przypomnij. No, ale jeszcze wiesz, jeszcze dużo czasu, cały dzień, to się zajdzie z po kilo. Kiedyś było ilość walk, federacji i tak dalej, teraz trochę to się to zmieniało i teraz mamy pozycję w rankingu. Okay. A jeżeli nie ma dwóch zawodników na przykład nie jest w rankingu, no to, wtedy ilość, kto ma więcej walk w federacji. Tak? Kumam. Więc, a jeżeli nie walczyli nigdy, no to pewnie no to, to po prostu, tak, dokładnie, rekord profesjonalny decyduje, więc no w tej sytuacji ty jesteś w czerwonym narożniku. No i co, Piotr, już wszystko mam w ciebie, tak naprawdę tutaj masz wszystko napisane. Mhm. Te godziny to są godziny, na które się nie spóźniamy, jesteśmy już na dole w lobby. Pamiętasz strój na walkę, żeby zabrać na ważenie medialne. Jak chcesz zobaczyć klatkę, to w sobotę od 10.30 do 13.00. Mhm. Zachęcam, bo jest nowa powierzchnia. Słyszałem, że bardzo jest fajna, jest dobre tarcie. Jak jest mokra, to się nie robi śliska. Nie no, ostatnio to było. Więc no, w razie czego masz mój numer, śmiało dzwoń, pisz. Będę pomagał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo mocno sportowo się broni. Bo dwóch czołowych zawodników z Polski. Czołowych zawodników z rankingu. Panie Piotrze? Piotrze Łotrze, głodny jestem. No co zrobić? Trzeba mi wypełnić. Poczekasz jeszcze chwilę? No, myślę do jutra. Jeszcze mam 12 godzin. Nie, 12 nie. No więcej jak 12. Bo 10, jeżeli wypełnili mi do godziny 10 rano, bo nieoficjalnie jestem między 10 a 12, to dopiero o 10 będę mógł jeść. A mam godzinę 18. Czyli jeszcze dużo czasu. Teraz tutaj będziemy robić zdjęcia pod KSW. Sesja taka zdjęciowa, profesjonalna. Plus to, co widzicie w obiektywie, jak wychodzimy na telebimach. Tutaj będzie też po części to wszystko kręcone. Wcześniej mieliśmy odprawę związaną z zawodniczą odprawę, czyli ciuchy, bilety wydane, rękawice wydane, podpisy, ubezpieczenia. Takie formalności. Wywiady dla Indekage między innymi. No i teraz jesteśmy tutaj. Jaki strój masz? W tym stroju wyjdę. W tym stroju wyjdę. Wojskowym? Nie, harcerzem byłem kiedyś. Półtora dnia. Zostałem wyrzucony przez podpalenie placówki. No, zobacz tutaj, pyk. Co się dzieje? Musisz zrobić taką walkę z cieniem, jak robiłeś na ostatnim vlogu. To już klasyczne tego. Dobre, co? To jest vlog ekipy. Space, to jest, nie wiem, czy ktoś wie, jak to idzie przed... Space on przed celówką z vlog ekipy. I zaczyna naparzać. On jeszcze coś śpiewa tam chyba, nie? No. No nie mogę. Znaczy, no nie mogę. Po obrocie walka z cieniem. Dobra, ale aha, to nie, dobra, to mi tylko mówią, ile ci mogę. No. Zaczynamy od pleców, obrót przez lewe ramię i od razu walka z cieniem, szybkie tempo do kamery. Ja mówię stop i też postaraj się nie wychodzić poza czarnie. Dobra, stop.
kontakt z przeciwnikiem, przeciwnika masz po swojej lewej stronie. Czyli po obrocie, tak jak wtedy robiłeś, możesz wypuścić jeden, dwa ciąg i potem do niego się zwrócić. Tylko do niego. Przez lewe to tak. No, i na lewo. Dokładnie, ale na szyi się na niego. Że tam zmierzysz sobie wzrokiem na szyi i tak jak ruszę komputerowo. Cały czas się na to, żeby pokonać się. Naprawdę? Ci zatrzymał. Nie, zawolało go w plecach. Chłopcy, cieszynka. Na wprost kamery, z neutralnego wyrazu twarzy, ani się cieszymy, ani smucimy. Wybuch radości i euforii. Czyli jakby, tak jakbyś właśnie wygrał, tak? I potrzebuję takich 6-7 sekund. A mogę jak piłkarz po mur, aby się rzucić? Tak? Nie, bo nie? Jesteś od... Od opuszczonej do podniesionej i pamiętaj, że kręcimy wideo, czyli ruch potrzebuje. Możesz się cieszyć, możesz się kręcić. Możesz też. Jeden krok do przodu i lecimy. I teraz niebieskie. Płasko zupełnie. Świetnie. I w drugą. Jesteśmy po wszystkich obowiązkach związanych z Mediadayem KSW. Okazji odpoczywać. I zacznie się niestety najgorszy okres, czyli trzepanie wagi. Ale wyjściowa waga nie jest aż tak zła, więc spoko. Będę jestem dobrej myśli, byle do jutra godziny 10 rana. To co, widzimy się na robieniu wagi? Widzimy się na robieniu wagi, to godzina 5, pobudka. No i tak, żeby zrobić limit, czyli między godziną 10 a 12 musimy się zjawić już w pełnym rynsztunku i gotowi do zważenia z limitem wagowym, który wynosi 83,900 plus 500 gram tolerancji. Jak tam? Co, 6 rano, siedzimy pod kołdrami i czepiamy kilogramy. Jest gorąco, jak na Malediwach. No ale nie ma słońca. Po pierwszej wannie było 90,89,2. W nocy było po nocy 88,8. Triple bałwan. No i teraz co? Wszedłem znowu do wanny na 12 minut. Siedzę pod kocem, no i zobaczymy ile zejdzie. Czy wczoraj jedna była wanna? Tak. Jedna wanna, żeby też się... Wczoraj musiał się umyć. Moje pieniądze po moim lasie chodził. Ale powiedz temu synowi, że go szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Ale myśmy byli na 50-leciu. Ja wiem, żeście byli, co żeście robili, a wam dam 50-lecie. Nie, nie źle. Głodny jestem. Tak teraz na poważnie, czy gra do kamery? Nie, naprawdę. Nie, to jeszcze się okej czuję, ale jestem tak kurwa głodny. Ale co, robimy chwilę przerwy, czy znowu wozimy? Zobaczymy ile zeszło, nie? Spokojnie, no, zobaczymy, ile zajdzie chwilę przerwy, tak? Siódma. Trzeba będzie dobrze, bo Mycka zmienił. A wiesz, że Mycka to jest z wielkopolskiego? Tak? No. Mycka to jest stara wielkopolska gwara. A wziąłe się od Mycy, czyli od czapki po niemieckiej. Mycy. Najlepszy jest niemiecki. Po angielsku motylek. Butterfly. Daj panie ten dres. Po polsku wiadomo. Wytrzymał. Motylek. A po niemiecku Schmetterling. Czekacie w dół. Get out of here. Cenzura. We gotta move out. Ile ma ty wyszło? Kilogram. Czyli do końca? 3,5 kilo. Nie jest dużo, nie jest mało. Rekord mamy 10 w jeden dzień.
Pile chyba, nie? Warunki były spartańskie. Jedna wanna na wszystkich zawodników. Też bójka? Nie źle, ale ja mam się znowu z tej wanny tam tarabaniać. 9 minut. O. To jeszcze relaks. Wędzkę? Posulmy się, może całą, bo to jest do stóp. Tak. To jest teraz takie morsowanie, ale w drugą stronę. Domowe spa. Domowe spa. Mamy gacie termo, po to, żeby chronić tyłek i jajca, żeby ich nie przegrzać. Jak ktoś nie wiedział, że coś takiego można, to można. Na przyszłych ojców. To taka ciekawostka, jak zagotujemy organizm jajca w takiej wodzie, w takiej temperaturze, to 3 miesiące możecie strzelać ślepakami. To są jajca ugotowane, plemniki są ugotowane, wszystko jest tam. Także gorące. Dla młodzieży przed imprezą moczyć jaja w gorącej wodzie. No. Nie w herbacie sąsiada. Nie w herbacie. Poczujesz, że zaczniesz się pocić, to odpalimy 2 minuty nawet. Chyba już zobaczymy. Już, bo patrzy tu i po barkach. Dobra, czas start. Runda pierwsza. Ty powiedz do kamery jeszcze, tylko że ten, że tu będziemy leżeć ile? Pół godzinki? No 30 minut, tak? Trochę zmniejszyliśmy mu temperaturę, żeby tam kocko mocno nie grzała, żeby dłużej wytrzymał, żeby to pocenie było dłuższe, tak? Pierwsza taka najtrudniejsza na przetarcie wanna. A w głowie cały czas mówi organizm wyjdź stąd. A to nie można wyjść. A ja mówię to środkowy palec. Tu trzymało się, mówię, że słychać było na klubie szklanka wody. 86,900. 500. 86,500? Półtora kilo zeszło. Lepiej jak pierwsza. No, lepiej jak pierwsza, mówiłem. 2 kilo nam zostało. Kurwa. Dajmy jeszcze 5 minut, to. Spokojnie. Wynik jest dobry. Szykuj się na dwie, wiesz, że naraz tego nie pogoniemy, nie? Głowa musi być na wszystko przygotowana. 10 minut rzędu. Ej, łyczka, dasz łyczka woda lodowej. Myślisz, że mogę, czy nie lepiej? Nie, zwykłej wody są myślę. Na grono. O! Musi sobie tak dać. Spokojnie, spokojnie. Myślę, co nie wierzę. Tak, zaraz się będziesz powoli zanurzył. Ja nie wiem, czy gina akta na pewno. Kuba na mikrofonie. W głowie się nie mieści. Mężczyzna, aby sami się nie pieścić. Nie ma czasu. Kuba nie chce przyć. Ja i moje żonki nie gorszy, nie lepszy. Jestem po to, by prawdę przemieścić. Policyjną. No, to jest rób największy. Twarda bania. Dobrze? Gorąco. Tak, że mi wyszedł z luzem. Dobra, chodź. Kilo. Nie wiem, odpocznij sobie teraz 15 minut, zrobimy po 10 ludziom, nie? Czwartą wannę teraz robimy? Czwartą. Mam nadzieję, że ostatnią równy kilogram został. Ładnie schodzi, także ten sam proces. 10 minut, 15-20 minut pod kocem. Myślę, że będzie po robocie już. Skończymy za godzinę.
10.30 wejdziemy na ważenie, akurat już nie będzie tych ludzi. Tak jest, a Piotr Kubęcki. Zapraszam na scenę. Dajcie od razu. Próbuj najpierw z tym. Tak. No nie, to jest. A zapytaj się do kółeczka. Ale to nie wiem, że 100 gram. Jeszcze będzie brakowa osób. Kolejny to. Piotr Kubelski, zapraszam. Jan Bałzewski za studową z dupą gołą. Dobra, 84 400. Yeah! 84.4 for Mr. Kubelski. Ring w dół. Ring w dół. Teraz może być, dobra. Albo zrobię tam. Jak chcesz mieć więcej wyświetleń na YouTube. Ostatnie 100 gramy robiliśmy. Gorący prysznic, po prostu naparowaliśmy łazienkę. No jak w saunie, nie? Żeby nie schodzić na saunę, tracić czas. Już drineczek jest. Drineczek jest. Whisky z kolą. Whisky z kolą, cytrynka musiała być koniecznie. Mówię, gdzie jest cytrynka, bo inaczej nie piję whisky z kolą. Z Bangladeszu mi nie piją. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to jest ciężko. Bo to, co widzicie, to jest dosłownie jedna milionowa tego, co trzeba włożyć w to, żeby wyglądać w klatce tak, jak się wygląda. Pokazać się z jak najlepszej strony. A czasami wkładasz tyle pracy i kurde, przegrywasz w ciągu minuty. Albo 30 sekund. Tak, nie wiedziałem, czy sport nawet razem tak zajebisty. Ale trwamy w tym. Jest dobrze, wychodzi dobrze, mam nadzieję, że jutro też będzie dobrze. Witamy Gorzów bardzo serdecznie po raz pierwszy organizację gości właśnie w tej drogi. A moim gościem dzisiaj wyjątkowy pan z Wielkopolski, Piotr Kuberski, który odpowie oprócz pytań, czy towarzyszą tobie jakieś specjalne emocje w związku z tym, z kim jutro się mierzysz. Dzień dobry, przede mówiąc. Jeszcze do domu nie maciera. Prawdę mówiąc, doszedł do mnie wtedy, kiedy zabiję tło. Będę musiał właśnie stanąć twarzą twarz. Miałem. Wspomniałeś wcześniej, że jestem gwiazdą, większą gwiazdą, jak jest pani Michał. Większą legendą. A ja wcześniej wspominałem, to Michał też skomunikował. Zatem jesteśmy bardzo wszyscy cieszymy, że byli tylko ja, ty i kibice. Jak rozumiesz odezwę, że jesteśmy sami w sobie? Wiesz, teraz tak naprawdę nie ćwiczymy na. Teraz ćwiczymy na. Kiedyś ćwiczyliśmy w Widzu. Jesteśmy w szkole numer 77 w Gorzowie Wielkopolskim. Jesteśmy dzisiaj na ceremonii oficjalnego ważenia, oficjalnego face to face. W moim przypadku z Michałem Materlą. Wcześniej zostały mi zadawane pytania, czyli tak zwane Q&A. Od widzów z Instagrama, z YouTube'a. A powiedz mi, jak tam? Wróciłeś już do siebie? Już tak, już jest okej. Okay. Jeszcze takie godzinkę, dwie temu czułem się taki lekko, nazwijmy to, zakręcony, sfiksowany, ale już jest okej. Okay. Dużo kilogramów, nie tak dużo jak ostatnio, ale jednak to nie jest, nazwijmy to, do końca mój limit wagowy, ponieważ waży dużo więcej jak limit wagowy. I też kosztuje to trochę, ale wszystko dopełnione, jak wiesz. Jesteś gotowy. No jak najbardziej, słuchaj, no bo tutaj przyjeżdżam, bo tutaj zostałem zakontraktowany, jakbym mógł być niegotowy, no to jest moja praca. Czas na co-main event gali z TVKSW 92 i starcie w czubie kategorii średniej. Pojedynek, na który wszyscy czekają. Starcie legendy z człowiekiem, który wdarł się szturmem do organizacji KSW. Michał! Materla! Bijące serce KSW 84-200! And now ladies and gentlemen, his opponents, let us welcome your Kuberski! Osiemdziesiąt cztery, 400, 84.4, Kuber.
numer 3 i numer 5 w rankingu kategorii średniej. Daniel Fortuny, Mikio Materla jest największym underdogiem na tej karcie. Że może to już powinien być koniec, że może powinieneś już zacząć robić coś innego, a ty mówisz nie i bierzesz takie wyzwanie jak Piotrek Kuberski. Już mam tutaj jutro wyzwanie, więc ogromna motywacja dla mnie. Mam nadzieję, że to jutro moja ręka będzie uniesiona w górze, ale cały szacunek dla Piotrka, bardzo go lubię prywatnie. I mamy nadzieję, że dam taką walkę, że będą mi po prostu ludzie będą moje rozmawiać przez długi czas. Szanowni Państwo, Michał Materla! Piotrek, no ten szacunek między wami jest niesamowity, cały czas go widać, nawet mówiłeś w trailerze, że tobie jest trudno walczyć z Michałem, że nie spodziewałeś się, że takiej walki dojdzie, ale ja zapytam o trochę inną rzecz, bo o tym już było dużo. Masz taki styl, że żeby trafić, musisz podejść w ten półdystans najczęściej i tam wymieniać mocne ciosy, a Michał Materla w tym półdystansie jest absolutnie śmiertelnym przeciwnikiem. Czy zatem jutro tam, gdzie drwa będą rąbane, tam będą leciały wióry i każdy z nas musi być bardzo czujny, bo każda wymiana to może być koniec. Myślę, że to jest najlepsza wizytówka nas. Właśnie walka w półdystansie. Obaj lubimy tą grę, lubimy to ryzyko. Idealny scenariusz na jutro. Wygrany. A co dalej? Zobaczmy. No to czekamy na jutro. Bardzo dziękuję serdecznie, szanowni państwo. Piotr Kuberski! Sytuację. Możemy się dozemcić i... Wiesz, tak naprawdę jutro się to okaże, jakie będą odczucia, ale jestem nastawiony mocno sportowo. To znaczy, że ty możesz tam stać, a oni... Dobra, ja jestem gotowy. Tutaj to vloga, wiesz? A tak to nie. Mamy marzenie przed galą WXTWK SW92, a ze mną bohater jednej z walk wieczoru, Piotr Kuberski, który zmierzy się z Michałem Materlą. Witaj, Piotrze. Witam ciebie, witam państwa. Cześć. A, dobra, spoko, bo myślałem, że może narzekać duble. Dzięki wielkie. Jutro, ale no serduchem zapichałem. Jesteśmy generalnie na generalnym ważeniu, już jesteśmy po ważeniu medialnym dla KSW. Bardzo fajne emocje, bardzo dużo fajnych emocji, pozytywnych emocji, mnóstwo ludzi, mega zainteresowanie, jeżeli chodzi o popularność, bo gala jest pierwszy raz w Gorzowie z Michałem. Mega szacunek, podziękowałem mu na ważeniu za tą walkę. Tak to ma wyglądać, tak ma wyglądać sport i będę szedł tą drogą po moją ostatnią walkę zawodową. Co widziałeś w jego oczach? Skupienie, pełne skupienie, jest plan na wyrwanie mi głowy. No i tak Michał zapewne się będzie starać uzbroić albo też skończyć walkę przed czasem. Zero strachu, pełne skupienie. A ty będziesz starał się urwać głowę? Nie, bo jeżeli będę się starał się to robić i wyjdzie z takim planem, może to spalić na panewce, ponieważ nie mogę nastawiać się na dany plan, to wszystko wychodzi w planie. A powiedz mi jeszcze tylko na zakończenie już, jakie plany na dzisiaj, na wieczór, co będziesz robił? No idziemy jeść, naładować się jeszcze, żeby ta waga nas zaskoczyła. Burger, pizza? Nie wiem, wiesz, troszeczkę się przeładowałem, trochę za dużo dzisiaj zjadłem, znaczy nie zjadłem za dużo, ale mam też mocno skurczony żołądek. I co bym nie zjadł, to mnie strasznie muliło. Teraz jest okej, ale cały czas czuję tutaj mega zapchanie w żołądku. Może kawałek pizzy, jakąś zupkę, rosołek, jakieś węgle. Zobaczymy. Później relaks? Tak, oczywiście. No. Nie, dzisiaj zrobię 1000 pompek i 2000 przysiadów. I pojedziesz rowerem? I pójdę, tak, zrobię jeszcze 40 km i pojadę do domu po bidon wody i wrócę. Ale prosto pod halę, żebym po prostu zdążył na walkę. A to widzimy się jutro. Tak, widzimy się jutro. Cześć. Jesteśmy tutaj na sali treningowej, przypałka przed walką. Ostatni mój trening taktyczny, nazwijmy to tak, przypomnieniowy, które się porozciągać trzeba. Poładowanie, cześć, trzeba odżywić całe ciało, czyli wszystko to, co zjedliśmy, musi wylądować w mięśniach. Glikogen, związki mineralne, wszystko co zjedliśmy. Jesteśmy na sali tutaj. No i co? I zaczniemy robotę przed dzisiejszym starciem z Michałem. Mocny ty!
Nie słyszy. Jak pan się czuje? Dobrze, na razie jest. Tak, jest jak najlepsze w porządku wszystko. Będzie. Przyjechaliśmy zrobić przypałkę z Kuberskim. No i wszak nie rozegrzewka do walki jest panem Materla. No, do pracy. Cały dzień praca. Także lecimy. Marcinu najpierw. No też tam dwie czerwiki zrobimy i później zabawka z jogą. Na początku robimy troszeczkę techniczki, to co przypominamy, to co robiliśmy przez cały okres przygotowawczy się. Następnie luźna zabawka, później lekka zajazdówka, minuta czasu. Na maksa do pożygu. I tyle. Ma być krótko, moc, a bardzo intensywnie. No i później odpoczywamy. I do samej walki już łapiemy luz i świeżość. Coś zjem zapewne i później jeszcze pójdę sobie spać. Zawsze tak robię, taki mój rytuał przed walką, że idę zawsze spać. A o której na arenę? 18:30, nie pamiętam, musimy zobaczyć rozpis. Wszystko zostało, znaczy tam lekkie później rozgrzewanko przed walką i czekaj za 22, po 22 zaczynamy fajerwerki w okrągłej klatce Kazi. Po oficjalnym przedstawieniu zawodników, cała hala, ciary na plecach, mega fajne emocje, mnóstwo ludzi. No i co, teraz się tylko skupić, za chwileczkę już przestanę gadać z racji tego, że trzeba się skupić już na pracy. Za chwileczkę rusza trzecia walka, my jesteśmy walką numer 8. Jeśli od walki numer pewnie 4-5 zaczniemy się już dogrzewać i już będziecie tylko to widzieć z kamery bez żadnego komentarza.
45 plus. Dobre. Nie jest taki giewar, tu już trochę daleko, nie? Tam gdzie. Ja tak mam ale. Krąży tylko 600 metrów. Które mamy? 8 mamy, tak? Bo by nowo to za dwie walki zostały. Piotrek, 8 mamy? Tak. No to dwie walki, bo piąta się zaczyna. I bluzę też muszę wziąć, bo będzie zimno. Coś będzie, nic nie ma. Coś będzie, ty nie masz poczucia. Ha, ten chyba z tam ostatniej gali też wychodzą. Gdzie są moje buty? Są moje chłopie, wyjdź za mnie. Jeszcze jedni bluzy. Z opas, dobrze? Synek, zrobiłeś, pokonałem. Dziękuję swoim ludziom. Proszę Państwa, w main evencie gali XTB KSW 92 zmierzyli się Piotr Kuberski i Michał Materla. Ladies and gentlemen, your winner by knockout, Kuber, Piotr Kuberski. Zwycięstwo na cel.
piękne zwycięstwo, ale tak sobie myślę, że potwornie trudna dla ciebie emocjonalnie sytuacja. W pierwszej kolejności chciałem przeprosić Michała. Michale, wybacz, dla mnie było to naprawdę coś niesamowitego. Mierzyć się z tobą. Ja też nie ukrywam, że to do mnie dzisiaj nie dociera, pewnie dotrze przez kilka dni, że udało mi się wygrać w taki sposób, z legendą. Jestem zarazem z siebie bardzo dumny, ale nie potrafię się cieszyć z zwycięstwa. Natomiast to taki jest jednak ten brutalny świat zawodowego sportu. Żeby być na samej górze, żeby stawać się legendą, trzeba wygrywać walki z legendami. A plan był świetny. Precyzyjne kopnięcia na dół, ciosy, szybkość, to się wszystko zgadzało i nie musimy się przekonywać. Co dalej? Co mierzysz? Chyba mierzę w pas. Nie wiem, jak włodarze mi pozwolą spróbować dosięgnąć tego zaszczytu. Ja z miłą chęcią podjąłbym rękawicę z każdym zawodnikiem, który będzie miał ten pas. Chcę walki o pas Piotrek Kuberski Challenger. Tak? Bo Mateusz, ostatnio mi uciekłeś. Próbowałem cię złapać, ale byłeś bardzo szybki, jak Speedy Gonzalez. Te rękawice, ten strój na moich social mediach będę licytował akcję charytatywną. Pewnie oddam to na jakiś dzień dziecka, na cokolwiek. Proszę, bądźcie, śledźcie mnie, bo będzie to wszystko, co tutaj mam na sobie, włączę z czapeczką. No puchar sobie zostawię, bo to będą. Chociaż coś chciałbym w tej walce. Ale wszystko, co mam, oprócz suspensora, oddam na akcję charytatywną.